Witam, witam wszystkie kryptoświry, z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Słuchajcie, lecimy z nowym tematem. Dziś na warsztat skakuje projekt METFI. Jest to projekt, w którym jestem już od kilku dni. Całkowicie zdecentralizowany projekt, który wystartował w maju tego roku, maju 2020 roku na sieci Binance Smart Chain. Jest to projekt, pierwszy inkubator, który skupia się, zdecentralizowany inkubator, który skupia się na pozyskiwaniu i budowaniu projektów w branży metaverse, web3, w branży gamingowej, czyli gamefi i ma projekt na celu pozyskiwanie partnerów, pozyskiwanie projektów, które będą inkubować bezpośrednio wewnątrz jakby ekosystemu Metfi. Zdecentralizowanego zdecentralizowanego Metfi, zdecentralizowanego ekosystemu. Słuchajcie, no ale teraz na czym rzecz polega? Wczoraj, w dniu wczorajszym zresztą był pierwszy Zoom, w którym opowiadano o czym jest METFI, jak możemy tutaj zarabiać i ci, którzy obserwują mnie wiedzą, że ja jestem osobą, która buduje sobie portfel pasywnych, pasywnych dochodów, pasywnych projektów i na tym jakby się skupiam, tutaj pozyskuję i szukam takich projektów, które dają mi możliwość bycia, można powiedzieć, w pewnym, z pewnym znaczeniu tego słowa, rentierem. Rentierem kryptowalutowym i co nie powiem, nie wy, wychodzi mi całkiem dobrze. Robię to od kilku dobrych lat. Oczywiście niektóre projekty padają zwyczajnie, są to zdecentralizowane projekty, tak więc oparte o smart kontrakty. Niektóre się wyczerpują, niektóre algorytmy są tak skonstruowane, że niestety nie są w stanie wytrzymać. Niektóre projekty działają do dziś i z, z dziś. Do dziś otrzymuje z nich dywidendy, czasem lepiej, czasem gorzej. Chodzi o to, żeby w rezultacie wychodzić na plus i tak mi się na razie do tej pory udaje. Między innymi właśnie dlatego postanowiłem zainwestować wejść w projekt Medfi, który daje nam, jako użytkownikom słuchajcie, tego, tego projektu, jako inwestorom możliwość zarabiania do 1000 Fixed and Compounding API per year with Medfi NFTs. O co chodzi słuchajcie? My bezpośrednio wchodząc do projektu Metfi jako inwestorzy, jako można powiedzieć co-founderzy, osoby, które są współwłaścicielami tego projektu, ponieważ jest to zdecentralizowany projekt, w którym nie ma konkretnego właściciela, który zgarnia jakąś tam dużą część pieniędzy, tylko każdy z nas, każda osoba, która wchodzi do tego projektu operuje Wokół smart kontraktu, który według odpowiedniego algorytmu jest zapisany tak, aby dzielić wszystkie dywidendy wynikające z tego, że do tego projektu będą wchodzić projekty do inkubatora, będą się rozwijać w ramach jakby całego systemu. Te projekty będą w przyszłości rentowne, i z tych projektów będą dzielone dywidendy zwyczajne na wszystkich użytkowników. Oczywiście dywidendy będą. Wypłacane w zależności od tego, jaki jest nasz udział w tym projekcie, ile chcemy zainwestować, tyle będziemy otrzymywać. Tak więc, im mniej, im więcej inwestujemy, tym więcej będziemy otrzymywać tych, tych dywidend. Natomiast, dodatkowo, jako ten element takiego pasywnego zarobku, to jest to API, czyli my tutaj możemy stakować MFI, token MFI, który jest natywnym tokenem tego projektu, bezpośrednio w platformie, którą zresztą Wam zaraz pokażę. I w ramach tego możemy otrzymywać tokeny, kopać je bezpośrednio w systemie auto-compoundingu Auto Reinwestycji i maksymalnie możemy otrzymywać 1000% rocznie w skali roku. Jest to fixed, czyli jest to stałe stałe API zakodowane bezpośrednio w smart kontrakcie. Oczywiście Mówimy tutaj o API, biorąc pod uwagę ilość tokenów, którą wykopiemy, a nie ich wartość, ponieważ wartość oczywiście będzie się zmieniać. Na tą chwilę wartość cały czas, jakby w tym projekcie, jeżeli chodzi o natywny token rośnie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Dobra, przejdźmy do rzeczy, do szczegółów, słuchajcie. Jak to działa w ogóle? Co my tutaj musimy mieć? W momencie, kiedy chcemy uruchomić, chcemy wejść w ten projekt, wchodzimy bezpośrednio do panelu. Panelu bezpośrednio naszego dashboard. Łączymy się z portfelem MetaMask i mamy do wyboru, słuchajcie, zresztą ja za chwileczkę Wam pokażę to, wylogowując się na jakimś innym portfelu. O, zaraz to sobie zrobimy. Ok. I mamy do wyboru, słuchajcie, tak naprawdę wybór 10 różnych NFT, które dają nam właśnie to API, czyli to NFT po pierwsze jest elementem, który daje nam udział, pierwsza rzecz, w głosowaniu, druga rzecz, w dywidendach, wielkości dywidend, które będziemy otrzymywać już dodatkowo poza tym naszym API, dywidend wynikającym z tego, że do projektu będą wchodzić, już wchodzą tak naprawdę projekty, które mają się rozwijać właśnie w ramach tego całego inkubatora. Oraz same NFT dają nam też możliwość budowania struktury tutaj w ramach matrycy, ponieważ struktura, sam projekt opiera się o matrycę trójkową i jest to wszystko matematycznie wyliczone. Nie ma tutaj żadnych, słuchajcie, skomplikowanych wyliczeń. Wszystkie prowizje, które wchodzą bezpośrednio w ramach struktury, w ramach planu marketingowego, rozdzielane są po smart kontrakcie do osób, które takie prowizje powinny otrzymać, czy to na pierwszym poziomie, czy to na jakimś tam innym poziomie. I nie jest to, słuchajcie, żaden jakiś tam wielopoziomowy marketing, w którym pieniądze idą gdzieś tam w, dziuro, w dziurę jakąś i Bóg wie, co się z nimi dzieje. Wszystko mamy zapisane według algorytmu odpowiedniego na smart kontrakcie. Matryce mają to do siebie, że zwyczajnie są matematycznie wyliczone i nie ma możliwości, żeby coś Oprócz tego, co jest wyliczone i co przewiduje ten plan, tutaj jakby marketingowy, działo się ponadto. Tak więc, jeżeli ktoś uważa, że ten projekt jest skierowany tylko i wyłącznie dla osób budujących, czy też jest to skam na zasadzie takiej, że nie wiem, kiedyś się skończy, to nie, nie ma takiej opcji, słuchajcie. Są to matryce trójkowe, które są zwyczajnie obliczone. Jeżeli nie będzie osób jakby osób, które będą chciały dochodzić do tego projektu, to zwyczajnie nie będzie dalej otrzymywać tylko z programu afiliacyjnego. Natomiast API, które mamy tutaj, jakby przewidziane w ramach naszego pasywnego dochodu, będzie zawsze wypłacane, ponieważ mamy tutaj jakby to żywotnie Natomiast oczywiście. Może pojawić się element inflacji, choć biorąc pod uwagę, że w przypadku tego projektu w obiegu jest ponad 178 w tej chwili, łącznie tokenów 5000 jest zestakowanych, tak więc bardziej liczyłbym na to, że ta cena będzie rosnąć, niż będzie maleć. Ale oczywiście jest to krypto, jest to 100% ryzyko, jak zawsze, biorąc pod uwagę spekulacyjne wartości ceny. Tak więc tutaj może się oczywiście wszystko zdarzyć. Ja biorę za każdym razem pod uwagę takie ryzyko. Tak więc to nie jest tak, że ja zakochuję się w jakimś projekcie, czy też mówię, że wow, zostanę milionerem. Ale w momencie, kiedy chcemy wejść w ten projekt, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wybieramy sobie NFT, które będzie nam miało przypisane odpowiednie API, i nasz udział jakby bezpośrednio w tym projekcie, jako osoby, która będzie w przyszłości otrzymywać dywidendy, jak i też. Co tutaj oczywiście należy przede wszystkim nadmienić, projekt ma również DAO, czyli ma ten element zarządzania społecznościowego, w którym my jako społeczność decydujemy poprzez głosowanie, czy dane, na przykład zmiany w projekcie mają być wprowadzone, czy też nie mają być wprowadzone, czy wprowadzamy jakiś projekt, który właśnie wchodzi do inkubatora, czy też nie wprowadzamy go. Ponieważ w ramach w ogóle jakby tego projektu inkubatora na tą chwilę, słuchajcie, zbiera się w skarbców, treżury, Ponad 5 milionów dolarów, które już w tej chwili będzie przeznaczane właśnie na inwestycje w różnego rodzaju projekty, które mają potencjał do tego, żeby stać się w przyszłości rentownymi i przede wszystkim zmieniać oblicze branży krypto czy też samego DeFi. Tak więc to, o czym mówiłem, wybieramy sobie konkretny NFT, który będzie nam dawał konkretne API. Im wyższe API, tym droższy, tym droższy jest NFT. No, i do tego dodatkowo dokupujemy sobie tokeny, które stakujemy. Przykładowo token Delphin, który kosztuje w tym przypadku słuchajcie 3100 dolarów. My za ten token otrzymujemy API 500%, 500 w skali roku, oraz dodatkowo dokupujemy sobie tokeny, które będą stakowane w sposób auto-reinwestycji i będą nam dawać zwyczajnie dywidendy. W skali mamy tutaj potencjalny jakby nasz zysk, biorąc pod uwagę to, że kupimy sobie łącznie za 6200 dolarów, załóżmy token DELFIN plus 3100 dolarów, 3100 dolarów, nie przepraszam, 3, za ponad 3000 dolarów dodatkowo tokeny, które będą nam w przyszłości generować konkretny zysk. Tak więc to nie jest tak, że w tym przypadku my sobie możemy wypłacać nasze dzienne dywidendy. My w tym przypadku, słuchajcie, zbieramy poprzez ten auto-compounding, auto-reinwestycje nasze tokeny, które dodatkowo wchodzą do depozytu pracującego, który daje nam jakby większy depozyt pracujący i większe zyski. I biorąc pod uwagę aktualną cenę przy tym APY i przy tym wkładzie, mamy tutaj estymację, która daje nam po 6 miesiącach 15 000 dolarów, 38 tysięcy po roku i 230 tysięcy po dwóch latach. Natomiast jest to oczywiście estymacja uwzględniająca w danej chwili cenę. Tak więc, oczywiście, to się, oczywiście będzie się to zmieniać. Możemy w tym projekcie zacząć od 100 dolarów. 100 dolarów kosztuje najtańszy NFT i ON daje nam API na poziomie 100%, i później doda dodatkowo dokupujemy token. Oczywiście, w momencie, kiedy jesteśmy już, słuchajcie. Ja teraz przełączę sobie na moje konto, ponieważ tak jak mówię, ten projekt jest całkowicie zdecentralizowany, tutaj się nie rejestrujemy, tylko jakby łączymy się bezpośrednio z naszym portfelem. I teraz słuchajcie, w momencie, kiedy mamy już, ja mam akurat API na poziomie 500%, i będę dokupować kolejne tokeny, ponieważ możemy sobie tutaj kupić tokeny, które dorzucamy do pracującego depozytu, a tym samym jakby zwiększamy nasz potencjalny zysk w przyszłości. Jak to się robi? Słuchajcie, możemy sobie kupić bezpośrednio na za pośrednictwem platformy, który, która daje nam jakby możliwość kupienia tych tokenów i automatycznie zestakowania, bądź też w momencie, kiedy wchodzimy sobie na PancakeSwap, swap, kupujemy sobie tokeny i zwyczajnie tutaj w panelu w zakładce stake w momencie kiedy mamy je już na portfelu kupione na PancakeSwap dajemy opcję ile chcemy ich zestakować dajemy stake now i automatycznie je stakujemy st dodatkowo jeżeli chodzi o wyciągnięcie naszego depozytu w każdej chwili słuchajcie, możemy to zrobić nie ma czegoś takiego że jesteśmy zobowiązani do jakimś tam Ograniczeni czasowo, możemy w każdej chwili sobie wyciągnąć nasze zestakowane tokeny, natomiast ja przyjmuję akurat sobie taką strategię, że przynajmniej rok czasu trzymam te tokeny i będę regularnie dokupować na spadkach tutaj w przypadku wartości tego tokenu tokeny. Oczywiście może tak być, że nie będzie tych spadków, natomiast jak zwykle bywa w każdym projekcie, jest realizacja zysków przynajmniej przez konkretne jakieś tam osoby. Tym samym oczywiście takie spadki zapewne będą okolicznościowo, cyklicznie, gdzieś tam regularnie, ktoś zwyczajnie, czy jakaś grupa osób będzie kaszować się, wychodzić z projektu bądź też realizować zysk i ponownie ewentualnie wchodzić w momencie, kiedy będzie odpowiedni na to czas, jeżeli chodzi o cenę. Tak więc słuchajcie, projekt ma bardzo duże predyspozycje do tego, żeby stać się. Mocno popularnym projektem, a zwłaszcza wśród osób, które szukają portfela, do swojego portfela, dobrych projektów, do stajkowania, do tak naprawdę tworzenia sobie portfela pasywnych dochodów. I na tą chwilę słuchajcie, 10,5 tysiąca osób mamy za, zarejestrowane, może nawet nie to, że zarejestrowane, tylko połączone w swoich portfelach. Tak więc 10,5 tysiąca osób w tym projekcie już zarabia. Wypłacone komisje to jest 10 227 tysięcy dolarów. Właśnie skąd się biorą te prowizje? Zwyczajnie w momencie, kiedy wybieramy sobie jakiś NFT, to 90% wartości tego NFT idzie do, do planu marketingowego. I nie doszukujcie się tutaj, słuchajcie, że to jest jakiś taki słuchajcie, Ponzi czy coś w tym stylu. To jest zwyczajnie smart contract oparty o. E Oparty o e, matryce, w którym wszystko jest wyliczone matematycznie. Jeżeli tego nie rozumiesz, to nie dopowiadaj sobie i nie, nie, nie opowiadaj bzdur. Posłuchajcie, wczoraj mieliśmy na pierwszym zoomie, właśnie związanym z tym projektem, już kurwa takie teorie, że ja pierdolę nie. No ale to słuchajcie, polska cebulandia się odzywa, tak więc nie ma się co dziwić. Zresztą e, wczoraj było tak dużo osób na tym zoomie, że e, no, nie sposób było, żeby nie znalazł się jakiś jeden czy drugi debil, który po prostu wie, wszystko, kurwa, jest najmądrzejsze na świecie i tyle. Tak więc e, oczywiście, tak jak mówię, jest to projekt krypto i zawsze wiąże się to z ryzykiem. Dla mnie tutaj głównym podstawowym ryzykiem jest ryzyko kursu e, tego tokenu. Oczywiście w samym kontrakcie, jak i też informacje, które możecie też znaleźć, jest możliwość to, żeby owner, czyli właściciel smart kontraktu, mógł mintować dalej tokeny. Natomiast to jest tylko i wyłącznie na wypadek, Zwiększenie jakby zapotrzebowania, zwiększenia rozwoju tego całego projektu gdzieś tam w przyszłości. Nie jest to absolutnie sposób na to, żeby zrobić Rackpole. Zresztą przeczytajcie sobie audyt od Certika, w którym również te informacje są zawarte. Tak więc tu nie chodzi o to, że ktoś chce sobie nas tutaj wydymać, tylko zwyczajnie bierze pod uwagę ewentualny mocny rozwój tego projektu na przyszłość. Tak więc słuchajcie, tak to wygląda. Zaraz jeszcze spojrzymy sobie na Certik. Dajcie mi tylko sekundę, znajdę go, zatrzymam na chwileczkę nagrywanie. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj PDF bezpośrednio Certik dotyczący projektu METFI. Sam audyt został przygotowany 17 sierpnia tego roku. Wcześniej były dostępne dwa audyty, które opisywały jakby zasadę działania tego projektu. Jest kilka błędów, które są błędami wynikającym z tego, że Mamy tutaj do czynienia z, z projektem zdecentralizowanym, z zakładką, z centralizowaną, w której jest pewna z baza danych, która jest zbierana, natomiast są to błędy średniego poziomu, one mają być naprawiane oraz jakieś tam informacyjne i may, minor, czyli mało znaczące jakby błędy, zresztą jeżeli sobie spojrzycie na inne projekty w Certiku jest masa błędów, które są wykrywane bezpośrednio w smart kontrakcie. Najważniejsze, żeby nie były krytyczne. Takie, które wpływają przede wszystkim na bezpieczeństwo, rzeczywiste bezpieczeństwo inwestorów, kasy inwestorów, które, które są stakowane. Tak więc link bezpośrednio do PDF znajdziecie na naszej grupie. Naszej grupie jest związanej właśnie z projektem METFI. Na tą chwilę... Tak jak mówię, wystartowaliśmy, zapraszam serdecznie wszystkich do tej grupy, to jest grupa czysto informacyjna, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące projektu, jak to się rozwija, jakie będą dalsze kroki, jeżeli chodzi o budowanie. Budowanie całego inkubatora, jak również marketplace, na którym będziemy mogli sprzedawać, słuchajcie, nasze NFT, ponieważ my, w momencie, kiedy wchodzimy, jakby w ten projekt i angażujemy się jako współwłaściciel, w cudzysłowie, znaczy, może nawet nie w cudzysłowie, bo tak naprawdę stajemy się tym współwłaścicielem i wszystko zależy od tego, jaki jest nasz wkład, jaki jest nasz udział do tego, aby mieć, jakby, ten voiding power i te NFT, będziemy, słuchajcie, mogli sprzedawać na marketplace tak więc poza tym, że możemy wyjść bezpośrednio z naszymi tokenami w każdej chwili, możemy też będziemy też mogli sprzedać nasze NFT, ponieważ NFT tokeny są jak wiecie, niezbywalnymi tokenami i można je sprzedawać tylko i wyłącznie bezpośrednio z ręki do ręki na marketplace. Wszedłem w tej chwili słuchajcie w zakładkę voting. Tutaj mamy DAO voting is live, tak więc możemy sobie słuchajcie podglądać te głosowania, które już były jak również te głosowania, które będą. Czyli to jest właśnie to miejsce, w którym my jako społeczność, jako udziałowcy możemy decydować o tym, co się dzieje w projekcie i co się będzie działo w projekcie. Oczywiście, tak jak mówię, im więcej posiadamy tokenów i większe NFT, tym mamy większy udział w głosowaniu. Moja strategia na ten projekt, tak jak mówię: ja dokupuję tokeny, plus rozwijam sobie bezpośrednio grupę osób, które będą chciały jakby w tym projekcie zaangażować w sposób, w sposób pasywny, jak i też w sposób taki bardziej aktywny, tak jak ja. Jak również ten fakt, że przynajmniej rok czasu trzymam tokeny i dokupuję je bezpośrednio cały czas, czy to bezpośrednio przez platformę, czy też bezpośrednio przez PancakeSwap. Zresztą to nie ma znaczenia. Wszystko idzie przez PancakeSwap. Tutaj mamy tylko nakładkę w formie właśnie miejsca, gdzie możemy sobie te tokeny zakupić za BUSD. Zresztą wszystkie transakcje, które tutaj robimy, robimy za BUSD po sieci Binance Smart Chain. Tak więc, tak to wygląda. Słuchajcie, dla mnie świetny projekt, na e, tak naprawdę dla osób, które szukają pasywnego źródła dochodu. Natomiast ci, którzy podchodzą do tego projektu na zasadzie, że jest to jakiś tam scam, że jest to Ponzi i tak dalej, zwyczajnie niech, niech się nie odzywają, bo, bo jest to e, oczywiście. Tylko i wyłącznie błazeństwo, które pokazuje to, jak mało ludzie wiedzą o takich projektach, o zdecentralizowanych projektach. Ja już w Matryce robiłem dobrych kilka lat temu, jeszcze kiedy nie było w ogóle opcji jakiegokolwiek pasywnego zarabiania. Tak więc wszystko w Matrycach oparte jest o smart contract, który jest matematycznie wyliczony. Jeżeli chcesz, wchodzisz, zarabiasz. W tym przypadku mamy do możliwość zarabiania dodatkowo procentów, stakując sobie nasze, nasze tokeny. Tak więc, słuchajcie, tyle z mojej strony. Zapraszam Was na grupę zdefiniowani, jak i też na grupę związaną z tym projektem. Link do projektu METFI znajdziecie bezpośrednio w opisie pod tym filmem, jak również link do grupy zdefiniowani, jak i też do dedykowanej grupy poświęconej temu projektowi. W następnych dniach będą kolejne update'y, w których pokażę też, w jaki sposób, jak dopłacam tutaj środki do projektu, czyli dokupuję tokeny MFI, no i zobaczymy, będziemy obserwować jak wygląda cena tego tokenu, czy zarabiamy ee, i tak dalej. Tak więc dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się, tyle z mojej strony, cześć.